Siemano, dzień dobry. Pogoda trochę nie tego, ale nawet jest ciepło. Wczoraj było fajnie. Pojechałem sobie na skałki rundkę zrobić na enduraku. No jutro ma być jeszcze git pogoda i później ma się zesrać. Gorąco polecam. Na kurdwanu. No nie, no jak. Jak widzicie, jestem na zwykłym rowerze. Więc na kurdwanów to ja się nie wybieram. W żadnym wypadku nie ma takiej opcji. 7% dodatku. No, gdybym miał elektryka, to chętnie bym skorzystał. No, po ostatnich jazdach zapomniałem to siodełko przeczyścić i dokręcić, bo to trzeszczy nie na sztycy, tylko na tych drutach pod siodełkiem. Wyskoczyłem na zwykłym rowerze pojeździć, bo w sumie jamra dostawa na Róweckiego. No dobra, weźmy, bo dzisiaj ostatni dzień, kiedy mogę wyskoczyć na zwykłym rowerze, ponieważ iż zamówiłem sobie ten zestaw, o którym ostatnio mówiłem, do konwersji bez baterii. Jutro będziemy robić film z zakładania tego na ten rower. Także jutro nie pojeżdżę. Pojutrze już będzie zimno. Mimo to trzeba będzie wziąć i przetestować, bo to będę miał silniczek 1000. Sprawdzić, jak to będzie śmigać. Dobra. 4-4-5. Tak jest. Kopierzyńska 63. Tylko że to nie będzie znowu takie hopciu, bo zresztą co ja będę nagrywał, jak film z montażu tego wyjdzie wcześniej. Nie będziecie widzieć. Dobra, nie było tematu. Dzisiaj już wziąłem mikrofon. Może trochę będę sapał, ale łatwiej to będzie wyciszyć, niż podbić tak dźwięk. Żeby mnie coś było słychać bez mikrofonu. No nic, zobaczymy. To z Volta wpadło. A na Volcie jestem skuterem. O, Ubera się nie mam co martwić, bo tam mam ustawiony rower, także jak sobie będę jechał, to będę jechał. Nie pokazywało w pogodzie, że ma padać. To taka mała niespodzianka. Tam nad Bonarką zachmurzone. No, wziąłem kurtkę, tylko martwię się o ten mikrofonik. Jak ja wyląduję tutaj na Kobierzyńskiej, zaraz pewnie będzie mnie chciało pociągnąć na Zakopiankę albo gdzieś tam w głąb Ruczaju jeszcze. Ale nie. Od razu wracamy. Kurde, gdyby nie ten deszczyk, to ja bym bardzo chętnie w podkoszulku pojeździł. Ale pokropi na mnie do tego wiaterek. No słabo. Kurde, jak się stanie tak gorąco. Nie no, się trzeba będzie rozebrać chyba.
800 metrów. Chyba nie najgorszy czas jak na rower. Znaczy, skutera może niewiele szybciej bym to dowiózł, więc może nie będzie problemów. Eleganckie błotko. Od razu zrobimy test tych błotników. Ciężarówka. Smak dzieci, znaczy smak dzieciństwa, zapach dzieciństwa. Sąsiad na ulicy miał Kamaza. Za mało lata skakaliśmy po pace. Pachnie tak samo. Dobra, i co ja mam tu? Tu w prawo. A gdzie pani? Dobra. Ty, jak fajnie bez tej dwupółki. Taki normalny promień skrętu. Tak? A tu nie ma domofonu z tej strony. A to, to jak to dojść? Od drugiej strony jakoś? A pod jaki numer? 11. Jasne, to nie wiem czy w tej klatce. Niech pan podejdzie z drugiej strony. Dobra. Dzięki. Mogę pana wpuścić tutaj drzwiami, ale nie wiem czy w tej klatce. Nie, dobra, nie będę kłopotał pana, przejadę sobie tam. Dzięki. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Chomi burger. Na kobierze gdzieś. Dobra, wezmę. Czyli tak jak mówiłem, rzuci nas w głąb ruczaju. No dobra, jedno mogę zrobić. Najwyżej. Już potem się będziemy ewakuować. Kurde, żeby ktoś stąd mi nie wyszedł. Jakieś delikatne wrażenie, aby miał mało powietrza z tyłu. Żebym miał butować sobie do domu, to bym się zapłakał. Kurde. Popadało. Słońce świeci. Paruje to wszystko. Się duchota zrobiła. Podziękuję. Drugi odbiór tu z fajdy nad dębnikiem. 9,9 V, będzie gotowe? Trzymaj tam, masz miksa. Pokażesz mi? To. 0,99. Dobra, to... poczekasz? Ale jak długo? To jest 5 minut maks. Ale niestety nam kazali oddać te tablety. Przepraszam, że tak sprawdzałam. Okej, okay, spoko. Może ceny tam nie masz, nie? Numer 5. To czekam. Dobra. Ta pierwsza dostawa jest tu za 8 zł. Gdzieś niedaleko. Że nie mam adresu, bo jak wziąłem to drugie zamówienie, tak to bym... Zanim ona to zrobi, to zdążył to zawieźć. No, no trudno. No, no pogodziło nam się.
trochę. Przymiarki 14. Zaczyna się. A mikrofon zbiera. Dzień dobry. Do widzenia. No to lecimy. Trzy i pół kilometra. To kawał drogi. Kurde, bym wiedział, że tak się wypogodzi, to mi się zupełnie inaczej ubrał. Teraz już zbliżany to się nie będę rozbierał. No to ja ładnie wyląduję. Kurde. Europejskie. A ja jeszcze 2,5 km. Ja on mi tu dziad pod górę każe wyjeżdżać. O, dziki jechał. A cóż ja się za trasę wziął. Zbanują mnie. Nie, że taki dystans. To jeszcze pod górkę. No nie ma uja we wsi, żeby się wybronić z tego, że nie jechałem skuterem. 2,5 km. Nie pomyśleć, że ja stąd będę wracał za darmo. No nic mi tu nie wpadnie. Ci tu z tyłu za mną w korku to jadą, bo blokuje ruch. Za chwilę mnie zjedzą. Panowie, kurde, no robię co mogę. To dalej jest ta ulica Pilca. Strasznie rozbudowane osiedle. Olbrzymie. Ja już jak widziałem na mapie, że jedziemy tu na Pilca, to już mnie chciało trafić. A ja nie sądziłem, że... Co? A ja nie sądziłem, że to jeszcze będzie 2 km za tą ulicą. To się pięknie wkopałem. Za chwilę faktycznie na Zakopiance wyląduję. To jest chyba w ogóle droga na Zakopiankę. Ja dobrze jadę? Wyjebałem. Nie miałem tu wjeżdżać. Co jest? O panie, ja nie miałem tu wjeżdżać. To wszystko przez tą strzałkę. Że pizdokiem jedzie po linii. Ja nie wiem, co jest z tym GPS-em. Aha, miałem tu wjeżdżać. Tylko tu idzie jakaś ścieżka w krzokach. Co jest? Dobra, jedziemy, przygoda. Co, prosto. Ja to nie przejadę dzisiaj.
Nowe wyzwania czekają w aplikacji Glovo. W dupie to mam. Zamiast tych stawek, znaczy zamiast tych wyzwań stawki podnieście. I popędzajcie te biedronki Auchany i resztę tego gówna. Kurde, trasa za 13 zł, a umachałem się bardziej jak jechałem ostatnio pod Tauron Arenę. I kurs był za 22 zł. Ale oni płacą od kilometra, a nie od wysokości. Spacerowo. $850. Zaraz, gdzie ja jestem? Dobra, sorry, pobłądziłem trochę. Proszę bardzo. Do widzenia. 37 minut do domu. 11 km. Według Google Maps. No to się pięknie porobiło. Godzinówka będzie mistrzowska. A pod sufiarzem to brał. To dzisiaj bardziej wycieczkowo niż zarobkowo. A panie, weź teraz podjeżdżę. Słuchajcie, ja jutro takie zakwasy będę miał, że na nogi nie stanę. Po lewej stronie mamy psychiatryk na Bawińskiego. Nieźle. Ale przynajmniej mamy piękne widoki. Piękna polska złota jesień. Uber za 8 minut. Skąd? Z komuny paryskiej. No dobra. Wezmę. Koneko suszy kliny. Jak to będzie w drugą stronę, to mnie chyba szlak jasny nagły trafi. Na szczęście nie. To jest tak, z silnikiem Dextera. Wziął składaczka. Tego wypieprzyło po najbardziej górzystych terenach w Krakowie. Szkoda, jeszcze do Wieliczki nie pojechał. O kurde. Boże, czy ty to widzisz? No dobra. Już jestem cały brudny. Świetnie, ślicznie. Jutro ma przyjść zestaw do montażu. Pasowałoby, żeby rower był czysty. Więc zastanawiałem się, czy nie wziąć kasety sobie nie przeczyścić, nie ściano nie przeczyścić. Już dzisiaj, żeby na jutro czystą założyć. Cały rower będzie do mycia. Komuny paryskiej gdzieś po prawej stronie. Do suszy. Tutaj, nie? Tutaj. Mam nadzieję, że gdzieś w stronę centrum z tym polecimy. BE. Uber. 5. Ok. BG set, 22 sztuki. 76 zł, specjal WGZ 36 sztuk, 159. Nekoset, Hanaset, Kasaiset, Tanaset. Ja to z ryb to bardziej makrela albo tuńczyk. Ten takie rary tacy to mnie nie stać.
Gość rok na rowerze nie jeździł i takie trasy na start. Dobra. Nie chcesz się zadorobić coś? A w jaki sposób? Mam takie ulotki i żeby zostały one na klatkach. Nie. Dzięki. Nie, dzięki. To mi tu nie ulotki, tylko dawaj to żarcie. No już śmieszniej zmieniamy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, gdzie? Gdzie? Wracamy do domu, rydlówka 6. W sumie mogłem wziąć te ulotki, dałby z 5 dych, to bym porozrzucał do skrzynek na listy. W 10 klatkach by było. To nie musimy się aż tak śpieszyć, bo tu na legalu rowerem jedziemy. Mijaj, Mieciu, mijaj, bo znowu jest wężka i nie miniesz. Dzisiaj będziesz wkurzał, ja się będę stresował. Ten las, co po ciemku też raz jechałem, 1,5 godziny za mną, jesteśmy na półmetku. No, gdyby nie te bloki dzisiaj, to marnie się widzę przy podjazdach, piekłyby nóżki, oj piekły. Ale teraz już tylko z górki. No i tak jak mówiłem, przeskoczyliśmy z Ruczaju na drugą stronę, na Zakopiankę. Tu jest ten park, co kiedyś tu jechałem w ostrym cieniu mgły, co po deszczach był cały zalany. Normalnie drzewa to stały w wodzie. Kurde, nic w tym miesiącu takiego do roweru nie kupowałem. Nie wysyłałem faktur do partnera. Jak zobaczyłem dzisiaj, ile mi tego podatku ryczałtu naliczyli, to mi się nogi ugięły. To koło tylne też jest kaput, jest przesunięte do prawej strony. Trzeba by dociągnąć szprychy z lewej. Ale ja już nic nie dociągam. Już dociągłem ostatnio. To obręcz pękło. Nypelek przeszedł na wylot. To pan niesie dynię. Będzie robił na Halloween. Maczek? Nie. Chyba maczek. Ale na razie to starczmy to. Wpadło mi przedtem z Volta za 25 zł. Miałbym jechać gdzieś chyba na Wolę Duchacką i wrócić gdzieś tutaj z zostawą. Ale nie brałem tego, przecież 10 km, nie chce mi się. Znowu
Volt dzwoni z czymś. Tym razem pasi bus Bonarka. No ale już wziąłem Ubera. Na pewno przejadę. Haha, to jest ten dojebany duży plac zabaw. Dwie huśtawki i piaskownica. Jeszcze regulamin w dupcy lity. Co tam w tym regulaminie może być? Nie wysypuj piasku poza obręb piaskownicy, czy jak? Znowu Meat House. Dostawa na bansza. Bunsza. Nie ma bata, nie robię takich rzeczy. O, za 31,59. Dostawa na paszwo, biorę to. Nie wiem skąd odbiór. Uciekło. Nie, jest. Nie wiem skąd dokąd. Z Kalwaryńskiego 88 na Płaszów za 33 zł. Od razu anulujemy tego Ubera. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra. Dobrze, że mnie tupić nauczył anulować te zamówienia. Ten wy w komentarzach. Dzięki temu nie przepadnie mi taka fajna dostawa. Super, dzięki. No jest 9 minut. Ładną ktoś kompozycję chyba własną zrobił z tych pizz. Już to z 5 kilo waży. No, tu kolega też w manualu ciśnie. Z elegancko środeczkiem. Dwie godzinki minęły. Mało zaczyna brakować sił. Co to? Uberek? Dwa razy Big Mac i dwa razy frytki? Jakaś promka? Ja już dość zamawiałem w tym miesiącu, a mamy dopiero który? 9. Wyczerpałem limit na ten miesiąc. Drogie to żarcie. W tych Globo Uberach. Ujrzę mnie, bo nie mam silnika, nie chcę mi się hamować. Dupa mnie zaczyna boleć, bo nie mam tak wygodnego siedełka jak w tamtym. Ciekawe co tu kombinują. Jakiś park chyba robią. Dziwne. No ładnie objechałem Ruczaj, Zakopiankę. Teraz Płaszów. Śmigać śmiało. Zaraz Hutę obskoczymy, to w ogóle będzie hit. Właśnie zapominam, że
redukować biegi. Bagrowa, no to będzie chyba do tych brązowych budynków. Się włączy nawigację chyba z nawigowaniem samochodem. To jest tu prędkościomierz na tych mapach, a na rowerze chyba nie ma. Znaczy trzeba to gdzieś w ustawieniach włączyć. Ale już jutro to nie będzie potrzebne. Dopłaciłem ile? 100, 110 zł i wziąłem sobie z jakimś tym kolorowym wyświetlaczem. Nie 110, 90. Matematyka. Druga podstawówki się kłania. Zobaczymy, jak będzie fajnie, to podmienię sobie do tamtego. Ten kolorowy, a tutaj ten LCD trójeczkę czarno-białą. Jeszcze 2 miesiące będą się wprowadzać. A dopiero co dziura była wykopana, fundamenty robili. Dobra, zrał pies tą ścieżkę, nie będę dookoła jeździł. Lama otwarta. Specjalnie dla mnie. Pani podała numer bloku, ale nie podała numeru mieszkania. No. Zakręciłem się trochę. Jest to jeszcze paragonik tam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pan na pewno ma pilota, weź no pan, kliknij. Nie, bądź pan taki. Kliknij no pan. No. A tu ten z tyłu. No to jedziemy dalej. No, w drugą stronę już po wiaterek. Nie będzie tak kolorowo. Ile ja mam w ogóle zamówień zrobionych? Z Ubera. Co? Jedno? Ja kurde jedno. To ja samego Wolta robię? Ja tu myślałem o jakimś pojeżdżeniu do bonusa, żeby sobie sprawdzić, ile mi tam brakuje do tego bonusa. Ja zrobiłem tylko jedno zamówienie. Dobra. To się wytnie. Nie było tematu. Polepszyła się siła hamowania. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Polepszyła się siła hamowania z tymi nowymi tarczami. W ogóle jak kupiłem te tarcze hamulcowe, dałem za nie 216 zł, bo tam 108 jedna. Czym je zamontowałem i na drugi dzień wpadłem na to, że może kupię ten zestaw do konwersji, założę tutaj, a ja mam te tarcze na centerlocka. No i teraz tarcze sobie będę mógł zostawić na czas, jak mi się przód zużyje, to sobie będę mógł ją założyć albo nie wiem, powieszę sobie na ścianie, na wystawce. Po co ty tu idziesz, tam masz chodnik. Bo przecież do koła z silnikiem jest ten mocowanie na 6 śrub, nie? Mam taką starą tarczę, może to będzie coś na tym hamować. 203. Adapterek też mam jeszcze jeden luźny. To założymy. I taka historia.
zarąbisty za przejazdem. Teraz jechałem na hulajnodze, to gościa tu ściągłem na gravelu jechał. Wziąć te ekrany, nie wiem, przeszklone zrobić. Tu są jakieś zielone. Ludzie się mnie pytają, czemu ja prawka nie robię. Jak to czemu? Bo mieszkam w Krakowie. Właśnie temu. Całe miasto tak stoi. Bym wolał się poruszać na deskorolce niż samochodem. To jest chore. Dobra. Dobra, 66 V, 22 Uber, 88 zł, 2,5 godziny, bo mamy 17.30, zacząłem o 15. No i tyle. Idę do Żabki w celu nawodnienia organizmu. Siemanero.